Paweł, na początku spytałem cię o tą sytuację z rzutem karnym. Był czy nie było? Ciężko powiedzieć. Na pewno kontakt z zawodnikiem miałem, tylko że po prostu go nie widziałem i rzuciłem się na piłkę, którą odbiłem wcześniej. Wpadł zawodnik we mnie, sędzia zdecydował, że był rzut karny, więc nie ma co dyskutować, no już tego nie cofniemy. Brak koncentracji w ostatnich minutach pierwszej połowy zaważył na tym, że schodziliście do szatni przy 0-2? No chyba tak, bo mieliśmy cały czas grę pod kontrolą i nagle w 44 minucie najpierw mój błąd, później dostajemy kontrę i potem musimy gonić ten wynik. Niestety nie udało się wygrać. Właśnie, plan na drugą połowę zrealizowany tylko połowicznie. Jakoś stanęliście przy stanie 2-2. Dużo nas kosztowało tego nie wyniku na pewno. Gdzieś mieliśmy plan, żeby jak najszybciej przedostawać się długimi piłkami pod pole karne przeciwników. Oni też starali się kontrować, nie zostawali jakby powiedzmy dłużni nam, tylko nie bronili się, tylko też wyprowadzali kontry. No i sporo, kosztowało nas sporo sił, więc gdzieś może zabrakło tego w końcówce. Trener próbował zmienić, wpuścić nowych zawodników, ale no nie udało się niestety. Za kilka dni mecz zawiódł, trzeba będzie się szybko podnieść na nogi. Na pewno, tak tym rządzi się piłka, że mecze są bardzo szybko. No musimy o tym zapomnieć i jak najszybciej zacząć zdobywać punkty, bo dłużej tak nie może być.